Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wykaż, że liczba 6 do potęgi setnej, odjąć 2 razy 6 do potęgi 99, dodać 10 razy 6 do potęgi 98 jest podzielna przez 17. Co robimy? Proponuję wyłączyć przed nawias to, co można. Można wyłączyć przed nawias 6 do 98. Tak też zróbmy. Czyli 6 do 98 wyłączam przed nawias. To w nawiasie co dostanie nam? Tutaj mamy 6 do setnej, czyli jak ze 6 do potęgi setnej wyłączę 6 do potęgi 98, zostaje mi 6 do potęgi drugiej, prawda? Bo 6 do 98 razy 6 do drugiej potęgi by się dodały i byśmy mieli 6 do setnej. Odjąć. Dwójka już zostanie tutaj. Jak z 6 do 99 wyłączymy 6 do 98, zostanie mi 6 do potęgi pierwszej. I tutaj będzie dodać 10 razy. Jak z 6 do 98 wyłączę 6 do 98, no to zostanie mi po prostu element neutralny mnożenia, czyli 1. No zobaczmy, 6 do 98 razy 1 daje mi 6 do 98. Mam takie wyrażenie. Zatem przepisuję 6 do potęgi 98, a co otrzymuję w nawiasie? W nawiasie mam 6 do kwadratu, czyli 36, odjąć 2 razy 6, czyli 12, dodać 10. Zobaczmy dalej, co to z tego wyjdzie. Czyli 6 do potęgi 98, a w nawiasie 36, odjąć 12, to jest 24, dodać 10, to jest 34. Warto zauważyć, że 34 można zapisać, że to jest 2 razy 17, zatem mamy wyrażenie w postaci 6 do potęgi 98 razy 2 razy 17. Skoro tutaj się pojawia przy mnożeniu 17, to całe wyrażenie dzieli się przez 17, co kończy dowód.